agora aqui na maré. Zaczęliśmy od takiego kontrowersyjnego tematu, no bo jeżeli jest zakaz zatrzymywania się, no to trzeba go respektować, a nie mieć go w dupie i jeszcze iść do kościoła, nie? Takie typowo polskie pobożnictwo, że porządny mie się tylko w kościele, nie? A i nie zawsze też. Jeszcze powie, no bo jest za mały parking, no to sobie zróbcie większy. Zaczęliśmy od takiego dość kontrowersyjnego tematu, no ale przepisy są przepisami, jasne. Dlatego tym powinna się odpowiednie służby zainteresować. Tym bardziej, że tą ulicą jeździ autobus komunikacji miejskiej, linia numer 6. Także, no jeżeli oni tak zawalą tamtymi autami, no to on ma raczej ciężko przejechać. No chyba, że w godzinach, kiedy jest msza, to on nie jedzie. Może też taki zbieg okoliczności być. Przejeżdżamy przez centrum Ligoty, dziś o parafii Opatrzności Bożej. Odpust parafialny. To jest moja macierzysta parafia.
wiedzą, jak się poparkować przynajmniej. A w Brunowie nawet nie ma odpustu i nie wiedzą. Widać, że w Ligocie porządni ludzie są. Chyba, że jeszcze się zjadą i żarują całą drogę. Dotarłeś już do Bielska Białej. Mamy kolejne zaniedbanie. Słuchajcie, pamiętajcie, że w Polsce uznaje się tak, że jeżeli mamy trzy fany, nie, to zawsze najważniejsze jest to środki. Polski fany po bokach, a unijno w środku. Według tych tutaj najważniejsze jest Unia Europejska, a nie kraj, w którym się znajdują. Witam z Bielska Białej. Słuchajcie, jest taka paradoksalna sytuacja, mianowicie jest trakt pieszo-rowerowy, są szlaki. No, w tej restauracji my kiedyś zrobili rozróbę pijacką. Znaczy się ludzie z mojej roboty byłej. Okna porozwalali. I słuchajcie, jest taka sytuacja. Jest trakt pieszo-rowerowy. I co? I idzie, że tak powiem, się zabić na nim, bo same słupy, same niebezpieczeństwa. Więc coś tu chyba ktoś nie pomyślał. Tutaj taki apel do władz miasta. Wiem, że prezydent Bielska jest rowerzystą. Także lepiej, żeby się tym zająć, no bo to jest niebezpieczne. Tak, i w tym miejscu zaczynają się szlaki rowerowe. Szlaki rowerowe wytyczane przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. No, widziałem się parę razy z nimi i ich też pozdrawiam zresztą. Ja witam z Bystrej. Tu już są podnóża Magury. Oczywiście nie Wilkowicki, tylko tej normalnej Magury. Za drzewami, za strumami jest kliczne. I mamy troszkę trasy rowerowej, która za chwilę się będzie kończyć. Gratuluję pomysłu. Zbudować 100 metrów ścieżki rowerowej to nie jest jakiś wielki wyczyn. Jedziemy do Mesznej. O pieruna, jest dali. A więc dali jest trasa. A to mnie zaskoczyli. Ale w Buczkowicach się pewnie skończy. Bo to już inna gmina. Ciężko mieli ludkowie, tak się spodło, że trafiłem w Szczyrku na skoki narciarskie FIS Cup, inauguracja. Dziś o drugi dzień zawodów. Także oto niespodzianka mamy, zbieg okoliczności, bo ja o tym nie wiedział w ogóle. No więc będziemy chwila obserwować te zmagania. Oczywiście chyba mamy zamkniętą trasę. Zawody międzynarodowe oczywiście. No i niestety.
niestety chyba tutaj nie przejadymy. Zakończyliśmy w tej chwili pierwszą serię ocenianą pań. Seria finałowa rozpocznie się o godzinie 11:25. Przypominam, seria finałowa rozpocznie się o godzinie 11:25. Information for competitors and coaches. Currently we have finished the first competition round and the final round will start at 11:25. The final round will start at 11:25, so in around 20 minutes. Tak, skończyła się pierwsza seria konkursowa. Tak się składa, trafiliśmy na skoki narciarskie Fiskap. Oczywiście skoki narciarskie w Polsce to sport numer dwa, można powiedzieć. Liderem jest niestety piłka nożna, ale skoki narciarskie dzięki sukcesom Adama Małysza zyskały niesamowitą popularność. Zresztą o tym nie trzeba gadać, bo to jest... Oczywiste. No i prawdę powiedziawszy, Polska od czasów Adama Małysza stopniowo piła się na szczyty. Tak naprawdę te wielkie sukcesy Adama Małysza się do tego w 100% przyczyniły. Jeśli można też powiedzieć, to oczywiście po sukcesach Adama Małysza przyszły sukcesy całej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Jak chociażby Mistrzostwo Świata z Lahti, czy Mistrzostwo Świata Kamila Stocha, czy też drużynowe Mistrzostwo Świata właśnie z Lahti i złote medale olimpijskie. Soczi i Pyeongchang. No w ogóle Szczyrk pod względem narciarskim odżył. Wszystko za sprawą inwestycji słowackich w Szczytkowski Ośrodek Narciarski. Tyle, że
jest taki, że nowoczesne wyciągnie razem ze wiatrem. Znajdujemy się w Szczyrku, w Salmopolu, przy ośrodku narciarskim. Ja tu był w zimie na skirajzie i to było kompletne nieporozumienie. Ta skirajza to było kompletne nieporozumienie, dlatego że nie dość, że kolejki były niesamowite, no to jeszcze akcja była taka, że trochę powiał wiatr i zawarli wyciągi, nie zwracając kasy oczywiście za to. Także kompletne nieporozumienie moim zdaniem. Jak na razie ośrodek szczyrkowski nie zrobił na mnie pozytywnego wrażenia. Może się to zmieni w tym sezonie. Druga sprawa też jest taka, że widać tutaj wszędzie są niestety płatne parkingi. Zdzierstwo, o jakim w Wiśle czy Ustroniu nie ma mowy. Niesamowite do Szczyrku, zwłaszcza w weekendy, także omijajcie to jak najdalej, jak na razie. Bo jak ktoś chce pojeździć fest, poszusować, no to raczej nie zrobi tego. Fakt, że trasy są świetne i w ogóle, no ale jednak najazd tej gadziny jest niesamowity. Teraz zaczynam podjazd pod przełęcz salmopolsko, salmopolskie siodło po naszemu. I niestety pogoda się nam psuje, zresztą prognozy jasno o tym gadały, że tak będzie, że będzie loło. I tu przybyłem na przełęcz salmopolsko. Zwane też miejsce jest Białym Krzyżem. Granica Szczyrku i Wisły. I kompleks narciarski. Raczej Oślołączka. Wyciąg Bartuś. Do nauki na nartach jest dogmy. W zimie tego znaku Wisła nie było widać. Tyle było śniega, że ten znak cały kryło.
jeżeli widać to ten gelinder tam, to trzeba powiedzieć jedno, że w zimie, no bo jakoś i w styczniu, my tu łazili, ćma było, to my spokojnie przeszli jeszcze jakieś pół metra nad tym gelindrzem. Tyle było śniega. Ubitego w dodatku śniega. To co najmniej, ja by to miał po pas. Zadanie jest takie, że wtedy jakżeś tu łaził i właściwie już w poprzednich latach trzeba było mi odkryć, kaj prowadzi ta droga. Dziś jest ten dzień. Mam nadzieję, że żadne burze, które niestety są dzisiaj w perspektywach, nie będą zawadzały temu. Chwila się tu przejda jeszcze, co by trochę odpocznąć, bo jednak ta przełęcz salmopolsko daje w dupę, ale ani razu rzech nie złaził, także jest dobrze. Gdzieś w okolicach Białego Krzyża. Ale jest petarda tutaj, jest petarda. Bajunia. Super. Słuchajcie, powiem wam jedno, tydzień temu, że był w Pieninach, też tam były widoki petarda, ale nie ma to jak nasze śląskie Beskidy, najbliższe mi góry, a powiem wam szczerze, że tu nigdy w tym miejscu nie był i to jest gańba, to jest pieruńsko gańba, bo chyba widzę przed sobą Baranio Góra. Ale trasy bajunia. Bajunia trasa. Jak to Gustaw godzi. A Gustaw dzisiaj na Łysochora pojechał, jakoś jaskinia malinowska. A to zrobimy w innym czasie. Jaskinię malinowską, być może piechty się tu wybiera. Tam taki typowo górski szlak jest. Ta jaskinia oczywiście jest dostępna do zwiedzania. Kiedyś była niedostępna, ale od niedawna jest dostępna. Nie no, to jest bajka, to jest bajunia tutaj ten widok. Kurde, to Pieniny nawet się kryją przy tym. Chociaż tam, no szacun, bo Tatry były, ale... Ale tu stożek widać, stok narciarski na stożku,
Soszów widać. No pięknie. Jeszcze brakuje palenicy, ale palenicy raczej stąd nie zobaczymy. Widać te skały, jak są góry zbudowane, ten Wyż Karpacki, jak kolejno się właśnie formowały te góry. I tu będzie fota. Idzie to czy nie? Idzie to. No niestety kamery GoPro mają to do siebie, że nie mam jakiegokolwiek podglądu. Muszę ściepać i no, obejrzeć, czy idzie to, czy nie idzie to. Co prawda dźwięk jest, ale tylko przy załączaniu. No bajunia teraz. Oczywiście za bardzo się tu nie ma co rozpędzać, bo idzie też pysk rozbić. Ale na rower, no polecam. Znaczy się nie wiem jeszcze kaj wyjadę. Ja pierniczę, ale tu je przepaść, jasny piern. Tam chyba Wisłę widać już na dole. Ale jest, jest, jest petarda. Ja, tak to wygląda tutaj. Kolejna rajza po górach. O, moje koło pięknie sfotografowane, jak i również zdimane kamerką. Dziś o pogodę mamy trochę pochmurną. Czy aby nie widać zameczka? Ale tu stela, żeby zameczek było widać. Za cieńków widać, ale to będzie zameczek. To w takim układzie tam będzie kubalunka. Czyli je wyżej jak kubalunka. No pięknie, pięknie. Czy aby kubalunka tam nie była przypadkiem? No stożek widać. Charakterystyczny stożek jest. I stok narciarski na stożku. Ja, zameczek prezydencki widać. Na zadnim gruniu i kubalonkę. Baranio Góra, ale ona jest wyłysiało. Trzeba uważać na te progi. Co niektórzy tutaj na tych kołach jeżdżą szaleńczo, walą niesamowicie. Tego nie pochwalą, takiego szarżowania po górach. No co to jest, że ja będę tak szarżował? Widoki zaniedbywał. Trzeba się podelektować widokami, przyrodą, a nie jakimś wariactwem. Tutaj taka tablica. Pamięci podchorążego Mariana Barthel de Wydenthal, pseudonim Urban, pierwszego dowódcy oddziału ZWZ Związku Walki Zbrojnej AK Armii Krajowej Barania Góra, który tragicznie zginął w czerwcu 1943 roku. Znak Polski Walczącej. Mieszkańcy Wisły i gminy Istebna. 2013 rok, no proszę. Młody gościu, kurczę. No, nieźle. To jest Baranio Góra tutaj. Ja jest w masywie Barani Góry. Tutaj mamy źródło Malinki, czyli jedno z trzech źródeł Wisły. No super, super sprawa. Rzecz, źródło Malinki, oznaczone na pierwszej mapie Śląska Cieszyńskiego Jonasa
Anigpiniusa z 1724 roku współtworzy wraz z Białą i Czarną Wisełką początek rzeki Wisły. No proszę. Czyli dotarliśmy do źródła, do jednego ze źródeł Wisły. De facto, źródło Malinki. Coś wspaniałego. Królowa Pol. Cześć. A tutaj widać łyse zbocza Baraniej Góry. Bardzo fajna tradycja wśród rowerzystów i też wśród ludzi w górach, że się go docześć. Wśród rowerzystów i w ogóle wśród ludzi w górach nie ma czegoś takiego jak pan i pani. A borówki są? Zeżarte. Chociaż nie do końca. Ale tu jest ksipopeczka i źródełko. Aha, no tak. Ten dolić do tych borówek to nie ma za bardzo jak. No, gościu tam se podjeżdża dość żwawo. Kurde, ja by tych borówek chciał tutaj kosztować chociaż. Ale te pieruny wszystko wyżarły. Tam z tego stożka zjechał. Baranio Góra. Prawie już przeze mnie zdobyto. Boże, oj nie wiem, jestem tu pierwszy raz, ja tu jadę od Salmopola. Ale podejrzewam, że to jest Barania Góra, bo ona jest taka łysa. Tylko szlaku niestety nie powiem. Na przełęcz Salmopolską. Tam jest potem główna droga Wisła-Szczyrk. Na Białym Krzyżu. Aha, Biały Krzyż? Tak, tak, tak. No tak to jest. Ja przyznam się szczerze, że nie znam tutaj tych terenów. Wstyd, gańba. No ale siostra zakonno se trochę pospaceruje. I Czantoria.
Ja pierdzielę. Nie, to jest poezja tutaj. Baranio Góra na wyciągnięcie ręki. Siostra Zakonno się potraciła, ale jak pójdzie dali tą drogą, co ja jada, to wiadomo co wyjdzie. Ku białym krzyżom. A, tam jakąś dróżkę widać. Jest moc, kurde. Kurde, ale wiecie co, zima się tu zrobiło. Wieje wiatr, zima tu jest. No chciałbym ten filmik przerwać, ale nie ma jak, bo sam są niesamowite widoki na Baraniej Górze. Co prawda na szczycie nie jestem, ja to już jest Baraniogóra, to jest fakt. Teraz jest taka zasada, bo tu jest skrzyżowanie. Punkt przeciwpożarowy. Pożarowy. I teraz jest pytanie. Jak tu jechać? Dojazd pożarowy. I czy ten dojazd pożarowy idzie na dół? Czyli na pewno nie na szczyt. Teraz się zastanawiajmy, jak tu jechać. Żółty szlak turystyczny. Czyli siostra zboczyła pewnie ze szlaku. Bajunia. Ja pierdzielę. No i za mną Baraniogóra. Nie wiem, to jest nie do opisania. Ja tu jeszcze raz przyjadę i chyba tamtędy zjadę. Szlak turystyczny. Jest szansa, że zdobędę też cieńków. A to oznacza, że te rajzy tutaj będą części.
borówki wyzbierane. Chociaż nie! Nie są wyzbierane. Żarcie. Żarcie. Chyba jeszcze trochę niedojrzałe. To jest żółty szlak, czyli według tego, według mapy, to jest kajś tu w tym rejonie. Tu. To 867, kajś tu rzech jest. I tym żółtym szlakiem w kierunku stacji narciarskiej Cieńków. O kurde, na skocznia! To jest fajnie. I do nowej osady. No to jak będzie dobrze, to pojadymy tym żółtym szlakiem. Tak to tu wygląda. Takie miejsce odpoczynkowe. Zadaszone. Fajnie. Ja. Mapa musi być zawsze. Pamiętajcie o tym, jak jesteście w górach. Dobra mapa to podstawa, bo nie zawsze GPS-y działają. Przyznam się szczerze, że nie wiem, kajże je, ale chyba kajś jada na cinku. Generalnie rzecz biorąc, droga jest tutaj dość niebezpieczną. Ale damy radę, nie? Nie będziemy szarżować te akcenikierzy, co tutaj jeżdżą. To damy radę. Oj, zameczek prezydencki widać na zadnim gruniu. No to faktycznie kajś w okolicach Cieńkowa. Według mapy pojadymy przez górną stację kolei linowej na Cieńkowie i zresztą stok narciarski. A już go nawet widzę. No, Cieńków w ostatnim czasie, jeśli chodzi o skirajzy, trochę zaniedbał, bo w sezonie 2018-19 w ogóle tam nie był. W sezonie 2017-18 też zech tam nie był. Także no, trochę idzie się w mordę strzelić, ale myślę, że da się to nadrobić, nie? Rzeczywiście miejsce bajunia, chociaż zima się zrobiło, kurde, i cóż powiedzieć, no. Ja nie myślę, że w lipcu będzie aż tak zima. Faktem też, że jest dość wysoko. Żółty szlak turystyczny. No jest to tutaj trochę niebezpieczne, ta droga. Te luźne kamienie. Jest dość strumo, nie jada gipko, bo nie wiem, co się czai za zakręty. Poza tym są tu niespodzianki na drodze. Dobrze, siedmyć. Na rower, na zic, na takiej strumiźnie to też nie jest wcale taka łatwa sprawa. No i proszę, jest i zbiornik czerniański. A no jest. Całej okazałości. I rezydencja prezydenta na zadnim gruniu. Zameczek prezydencki na zadnim gruniu, wybudowany chociażby przez niejakiego
Ignacego Mościckiego. Platforma widokowo. No tu jakieś trasy rowerowe chyba, jakieś Enduro Trails. W każdym razie nie do mnie. Wędla Dzieńkowsko, możliwe. I droga na Kubalunkę chyba. Paskudna ta droga. Nie dosyć rower w się. Stacja narciarska Cieńków. No to pojedzony i jademy dalej. No że zima. A jo, jak na złość wywalił ciepłe ubrania z sakwy. A co? Kapsa z Bujnicka, 30 zł i żech je na żarty. Lepiej zawsze pojeść w takich mniej znanych knajpach, bez kolejki przynajmniej. Jademy fragmentem tak zwanej pętli Cieńkowskiej. Według mapy powinna być skocznia.
narciarsko i Adama Małysza. To jest oczywiście skocznia narciarsko Wisła Malinka, skocznia imienia Adama Małysza. Gdzieś tu nie mogę, bo widzicie bramka. Tak to wygląda z góry. Nigdy jeszcze rajza nie była tutaj w tym miejscu, także jest. No, będzie też Grand Prix kiedyś tutaj, nie? Także nie, będzie fajnie. Zaczyna padać deszcz. To będzie dopiero tak. Tylko na podstawie biletu w Cienikowie. Dzierstwo moim zdaniem. Tam widać nową osadę. Ciekawy to jest szlak. Niemożliwe. Ciul, jademy na dół. Tym sposobem, że się zna, to jest Wiśle Czarne przy ośrodku. W kierunku Kiesirek był na wycieczce, bodajże czwarto albo piąto klasa, albo szósto, bo w siódmej żeś był w Zakopanem, a w ósmej na Słowacji. Ja tu był na wycieczce i to do niedawna jeszcze była kompletna ruina. Widać, że ktoś to remontuje i bardzo dobrze, dobrze robi, a jeszcze powiększą z tego co widzę. Wisełka. Jademy. Wisełka płynie, nie Wisła, a Wisełka jeszcze. Wisła tworzy się dopiero wraz z połączeniem potoku Malinów. Tam kajmy to źródło widzieli, to jest ten potok. On się tam zaczynał. I od momentu tego połączenia się z tym potokiem Malinów jest właściwo Wisła. Tutaj jeszcze jest Wisełka. Wisełka powstaje w Jeziorze Czerniańskim z połączenia Białej i Czarnej Wisełki. No, to fajnie. Tak, tutaj zaczyna się właśnie Wisła. Tam się łączy potok Malinka z Wisełką. O właśnie, nawet tutaj jest to powiedziane. A więc potok Malinka i Wisełka tworzą Wisłę. I ta Wisła jest tu.
królowa polskich rzek. Zaczyna się wiślaną trasa rowerową. A wystarczyło siedmeć do pociągu. Widzę katowickie rejestracje. Ale jak się komuś nie chce siednieć do Cuga, no to teraz kwitnie na tym korku. O, fajne auto. Ludzie to jednak są głupcy. Wystarczy do pociągu siedmieć i spokojnie zajedziecie, a nie kwitnąć w korkach. Harbutowice, Wiślano trasa rowerowo. Przejeżdżą pod ekspresówką S59. A po prawej stronie oczywiście rzeka Wisła. I jeszcze Hasi, co było miesiąc temu, jak była fala powodziowa. Komuś się trasa rowerowa z drogą pomyliła. Debilizmu polega na tym,
bezproblemowo wjechał na kompasa. A no właśnie tutaj. Przejechałem przez Skoczów, Drogomyśl, prędzej jeszcze Ochaby. Ochaby, Zabłocie. I Frelichów, teraz trafiłem do Chybio. W ostatnim czasie jest dość słynne, a to za sprawą dość poważnego pożaru, jaki tu był w czwartek, 4 lipca 2019. Jestem mili ludkowie, mamy sprawa. Ktoś rozwalił znak rowerowy. No, tak to przynajmniej wyjdzie. Tysiące rowerzystów jeździ i w życiu to mają. Ale to jest chyba cukrownia wyjarano z polu, no częściowo na szczęście. Moim zdaniem ktoś to podpolił. Nie wierzę w takie przypadki, że jeżeli właściciel ma do usunięcia odpady, nakaz, odpady chemiczne, i nagle w ostatnim dniu wybuchł pożar. Nie wierzę w coś takiego, że to był przypadek. W tym miejscu Wiślano trasa rowerowa i trasa Greenway z Kraków, Morawy, Wiedeń wkraczo do gminy Czechowice-Dziedzice. I tutaj gdzieś jeszcze jest ukryty kamień graniczny Komory Cieszyński. On tu gdzieś jest w tym miejscu. Trudno jest mi powiedzieć dokładnie, w którym miejscu.
Ale gdzieś tu jest, na pewno, na 100%. Go było słabo widać, ale Kaś tu był. Muszę poszukać. Roztomili ludkowie Momygo. Mumego! Ha! Nasząłeś kamień! Tylko jak go odkopać? Wiedziałeś, że tu piernka iść będzie. Na granicy właściwie Ligoty, Zabrzega i chyba Brunowa. Generalnie rzecz biorąc, jeden z tych domów jest tutaj w Ligocie, a drugi jest w Zabrzegu, a za chwilę jest granica Brunowa, także wszystkie trzy czechowickie sołectwa się tutaj zaś spotykają. Drugi taki trójstyk nawet można powiedzieć, bo pierwszy jest niedaleko ulicy Granicznej, właściwie przy ulicy Granicznej i Zacisznej. Szukam jeszcze, może tutaj będą, ale podejrzewam, że jak te krzypopy kopali, to raczej tych kamieni nie znajdziemy. Znajdziemy kamienie, ale co są działki w lesie rozgraniczone. Fakt faktem, że te tereny już nie należały bezpośrednio pod księstwo cieszyńskie. Właściwie no należały, ale to już było państwo bielskie, także państwo stanowe oczywiście. Także no nie do końca jest to takie wyjaśnione tu. Oczywiście ja się tym zajmę, to wyjaśnię czemu. Czy w ogóle te kamienie graniczne Komory Cieszyńskiej są na terenie Czechowic-Dziedzic, bo kończą się przy granicy i przyznam szczerze, że one według mnie powinny iść wzdłuż tego lasu. Z tym, że ten las miał właściciela Sułkowskiego, także Sułkowskiego, który był na zamku w Bielsku, nie? Hrabia Sułkowski. Także no trudno tutaj powiedzieć, żeby książę Cieszyński miał cokolwiek tu do gadania. Ale to jest temat, którym trzeba się zainteresować i wyjaśnić. No chyba, że się zdarzy, że faktycznie znajdziemy jakiś kamień Komory Cieszyński na przykład w Zabrzegu. W ogóle jeśli chodzi o Zabrzeg, to powinny się jeszcze znaleźć, że to wspominał kiedyś przy Wiśle, kamienie granicy państwowej prusko-austriackiej, bo Wisła była rzeką graniczną właściwie na odcinku między Zabrzegiem a Goczałkowicami, czy Czechowicami a Goczałkowicami. To była granica państwa. Podejrzewam, że tych słupów tam nie będzie, że one są po prostu zlikwidowane. Dlaczego? Dlatego, że
Tam po prostu regulowano koryto Wisły. Wisła płynęła kiedyś za kolami. Te zakola, w ogóle jak płynęła Wisła, można jeszcze znaleźć na mapach administracyjnych, bo granica gminy Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój przebiegła właśnie według starych meandrów Wisły. No i według tego powinny być te kamienie. Podejrzewam, że ich nie ma, bo regulowali Wisłę w momencie, kiedy wybudowali zbiornik goczałkowicki. No i niestety kamienie poszły w niepamięć. Jeden z nich podobno znajduje się na cmentarzu w Zabrzegu, ale z tego co widziałem, on w ogóle nie przypomina tych kamieni granicznych, które są na granicy chociażby Zbytkowa i Pawłowic. Dowiedziałem się, że kamienie są też w okolicach Oświęcimia. To będzie oczywiście temat na zorganizowanie tam rajzy. W ogóle trafiłem na takich pasjonatów tego i będziemy ten temat rozwijać. O. Ja temu nie dam spokój, to trzeba będzie wyjaśnić. Tak, i w Brunowie my są, na granicy Brunowsko-Zabrzeski. Leśniczówka, leśnictwo Zabrzeg po lewej stronie. I w tym miejscu opuszczamy też wyślaną trasę rowerową. Ja już udaję się do swojego miejsca zamieszkania. No i kończymy ta rajza. Mamy 110 km, jeszcze jakieś ze 3 będzie. Kończymy ta rajza z nadzieją, że za tydzień następny, nie? Są informacje jeszcze takie, że w okresie wakacyjnym w drugą i czwartą sobotę miesiąca będą organizowane spod Domu Kultury różne wyjazdy rowerowe. Ja na pewno we wszystkich nie wezmę udziału, ale może na któryś się tam wybiera, więc zobaczymy. W każdym razie od tego no, innych oczywiście zachęcam do udziału w tych wyjazdach. Jeżeli będzie frekwencja, no to będą one kontynuowane też we wrześniu, nie? Także mimo to, czy będę uczestniczyć, czy nie, ja wszystkich tam zapraszam i polecam wyprawy rowerowe, rajzy, bo co nikierem też się ludziom zdaje, że albo ja tu mieszkam, to ja tu wszystko znam. No tak nie ma. Dzisiaj już się o tym przekonał. Tyle razy jechałem między Szczyrkiem a Wisłą, a taki drugi rzech tam nie znał. I tak mnie mierziło wtedy na tych nartach, jak ten śnieg tam był, żeby tam zajechać. No i odkryłem wspaniałą trasę. Także ze swojej strony już wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego razu. Jeszcze troszkę pokażę tej mojej okolicy. Pięknej okolicy. Nie ukrywam, ja za tymi górami był gdzieś, co tam widać. Ruch tu dzisiaj. Za tymi górami żech był, bo za tymi górami jest Szczyrk i Salmopol, a te góry to Klimczok, Stołów, Krzykopce, Błatnia and Company, Zebrzydka, Równica, o, za Równicą też żech był, ale już za Czantorium nie. Po Czantorii dzisiaj moja siostra chodziła z kuzynką. Od czeskiej strony szli. Dobra. No to już na serio. Do zobaczenia i do usłyszenia na następnej rajzie, czyli następnym odcinku. Zima, kurde, się zrobiło. Lipa.
lipiec to się zimny, w czerwcu my się piekli, a w lipcu to kurde odmrożeń idzie dostać wieczorami. Oczywiście żartuję. Ale będzie ciepło. Aha, jakby kto nie wiedział, no to właśnie tutaj na rogu tego lasu jest trójstyk tych sołectw. Zaraz go dokładniej pokorzę. Trzech czechowickich sołectw. Jak te trzy drugi będą tam, tak to wygląda. Las jest w Zabrzegu. Pszenica i ta chałupa tu jest w Brunowie. A kukurydza je w Ligocie. O, Ligota, Zabrzeg, Brunów.